30 obwodowych komisji wyborczych udało się skompletować w Suwałkach. W Biuletynie Informacji Publicznej miasta Suwałki ogłoszone zostały składy osobowe komisji. Postanowienie o ich powołaniu wydał komisarz wyborczy w Suwałkach. Te wszystkie formalności, które zawsze czynimy, no bo ogłoszenie o wodach, które funkcjonują w naszym mieście, gdzie dany obwód się mieści, gdzie ta obwodowa komisja wyborcza będzie pracowała. No ale z tego, co wiadomo, czytam, analizuję, no ma w ogóle nie być tych obwodowych komisji wyborczych. Ma być jakaś jedna komisja w skali tutaj całego miasta. Te rozwiązania, które jeszcze nie obowiązują. Także oczywiście były te przygotowania i są te przygotowania idące starym tym torem utartym. Wciąż jednak nie wiadomo, w jaki sposób zostaną przeprowadzone wybory prezydenckie, bo inne, które na przykład odbyły się wczoraj między innymi w gminie Giby, nie były realizowane w sposób korespondencyjny. Odbywały się w sposób znany wszystkim dorosłym Polakom. Otwarte były lokale wyborcze, pracowały w nich komisje, wyborcy oddawali głosy. Członkowie komisji, jak nas poinformowało Krajowe Biuro Wyborcze, delegatura w Suwałkach, zostali zaopatrzeni w niezbędne środki ochrony osobistej. Głosujący natomiast mieli do dyspozycji, podobnie jak na przykład w placówkach handlowych czy urzędach, środki do dezynfekcji rąk przed odbiorem karty, jej wypełnieniem i wrzuceniem do urny. Do naszej redakcji nie dotarły z żadnej partii politycznej lub komitetu wyborczego jakiekolwiek wątpliwości czy sygnały wskazujące na troskę o potencjalne zagrożenia dla zdrowia wyborców lub członków komisji podczas lokalnych wyborów uzupełniających.